Okej. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Mińsku Mazowieckim na konferencji prasowej Krzysztofa Bosaka, kandydata na prezydenta z ramienia Konfederacji. Omówimy tutaj najważniejsze zagadnienia, jeśli chodzi o politykę obecną, to co się dzieje w Polsce. Z tego miejsca jedziemy prosto na spotkanie do Siedlec. Zapraszamy również Państwa do uczestnictwa w tym spotkaniu i nie przedłużając, oddaję głos naszemu kandydatowi. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przypomnieć, wszyscy czekamy na decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, co zrobi w sprawie ustawy o 2 miliardach dla TVP. Pozwalam sobie przypomnieć, że wezwałem pana prezydenta, zaapelowałem o 3 weta. O weto w sprawie ustawy przekazującej 2 miliardy z pieniędzy podatnika prosto do telewizji publicznej na propagandę rządu. Jesteśmy temu przeciwni, uważamy, że jest to rażąca niegospodarność, a kwota gigantyczna. Przypomnijmy, że wszystkie rządowe dotacje liczone są w setkach tysięcy, a najwyżej w milionach. Tutaj jest mowa o 2 miliardach. Przypomnę też, że zaapelowałem o 2 inne weta, żeby rząd nie zabierał pieniędzy z oszczędności Polaków, ze środków z otwartych funduszy emerytalnych. Tutaj pan prezydent ma przed sobą trudną decyzję, czy zawetować ustawę, w ramach której 15% oszczędności Polaków ma być zabrane prosto do budżetu. To jest kwota ponad 20 miliardów złotych, a więc kolejna ogromna suma. No i trzecia sprawa, niezwykle ważna, od której będą zależeć budżety domowe Polaków, a więc podatek, tak zwany podatek cukrowy, tak naprawdę akcyza na oranżadę, akcyza na napoje słodzone. Przypomnijmy, że pan prezydent Andrzej Duda w zeszłym roku podpisał ustawy podnoszące podatki także na zdrowe produkty. Gdyby chodziło o zdrowie, to myślę, że pan prezydent Andrzej Duda nie podpisałby w zeszłym roku ustawy zmieniającej stawki VAT w ten sposób, że akcyza na wodę mineralną wzrosła aż o 15 punktów procentowych. Podniesiono akcyzę na produkty zdrowe, teraz będzie podniesiona akcyza na produkty słodzone. Chodzi o drenowanie pieniędzy podatnika, o drenowanie pieniędzy konsumenta, a nie o zdrowie Polaków. 3 weta, prosty komunikat. Oczekujemy od pana prezydenta, że pokaże, że nie jest notariuszem rządu, że pokaże, że postawi się rządowi w sprawach interesów obywateli. Także tutaj czekamy niecierpliwie na tą informację, co pan prezydent postanowi. Liczymy na to, że to będzie weto. Natomiast nawet jeżeli to będzie weto, pozostanie w nas obawa, czy ta sprawa nie wróci po wyborach. Czy nie toczy się tutaj kampanijna gra o to, żeby pokazać, że pan prezydent jest bardziej niezależny od rządu, niż by to wynikało z całej 5-letniej praktyki podczas całej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego mówię, proszę państwa, o 3 wetach, nie o jednym. To jest prawdziwy test. Sprawa pieniędzy z OFE znacznie większa, 23 miliardy. Sprawa podatku cukrowego, również drenaż rynku konsumenckiego idący w miliardy złotych. Zwracam uwagę też, będziemy mówić o sprawie podatku cukrowego. Ona będzie wracać zaraz w Senacie, później znów w Sejmie. Będzie jeszcze dużo okazji, żeby o tym mówić, ale zwracam uwagę też na konstrukcję tego podatku. Na kolejnych konferencjach prasowych będę tą sprawę naświetlał. W każdym razie wiele wskazuje na to, że jeszcze raz podkreślę, konstrukcja tego podatku nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, a ma bardzo dużo z drenowaniem kieszeni podatników. Teraz jeszcze ze spraw bieżących. Dziś jesteśmy w Mińsku Mazowieckim, jedziemy dalej w trasę do Siedlec, tam będzie spotkanie wyborcze. W weekend odwiedzimy województwo lubelskie, będziemy w Lublinie, będziemy w Chełmie, w niedzielę będziemy w Zamościu, a więc dużo podróżujemy i łączymy to z aktywnością w Warszawie. Wczoraj uczestniczyłem w konsultacjach z panem premierem Mateuszem Morawieckim i z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Kamińskim oraz innymi urzędnikami administracji rządowej w sprawie koronawirusa. Razem z przewodniczącym Jakubem Kuleszą prawie 2 godziny rozmawialiśmy o szczegółach technicznego przygotowania sektora ochrony zdrowia, służb państwowych. Wysłuchaliśmy bardzo szczegółowego, trzeba to przyznać, sprawozdania. Postawa zarówno nasza, jak i wszystkich innych sił opozycyjnych była bardzo konstruktywna. Wszyscy zadeklarowali, że nie zamierzają tego tematu upolityczniać. Jeżeli jakiekolwiek wsparcie będzie potrzebne naszemu państwu, to niezależnie, czy jesteśmy z sił związanych z rządem, czy z sił opozycyjnych, w tej sprawie musi być zgoda, musi być solidarność i musi być studzenie nastrojów społecznych, żeby przypadkiem nie doszło do żadnej niepotrzebnej paniki, szczególnie, że wszystko wskazuje na to, że opatrzność nam sprzyja. Na razie w Polsce nie ma takich zachorowań,
jak choćby we Włoszech. Sytuacja jest pod kontrolą również w mojej rodzinnej Zielonej Górze, gdzie pojawiło się pierwsze zachorowanie. Dzięki Bogu jak na razie odosobnione. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, czy to w sprawie wczorajszych konsultacji, czy w sprawie naszej trwającej kampanii wyborczej, tu jeszcze przypomnę, że wczoraj przed Pałacem Prezydenckim przedstawiliśmy hasło, pod którym pracuję. Pracujemy wszyscy właśnie podróżując po Polsce, przekonując Polaków. To jest hasło Naprzód Polsko. Hasło, które wyraża dynamizm, wyraża optymizm, wyraża wizję rozwoju, którą w sobie mamy Polski dumnej, Polski asertywnej na arenie międzynarodowej, Polski, która rozwija się gospodarczo, która nie jest tłamszona podatkami, regulacjami. Pod hasłem Naprzód Polsko wspólnie wszystkie siły ideowej prawicy w tej kampanii pracują przeciwko totalnej opozycji, która wszystko neguje, i przeciwko socjaldemokratycznej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Katarzyna Wysiska, TVN24. Panie pośle, prosiłabym o ocenę Pana posła. Czy jeżeli Pan Prezydent zawetuje ustawę przekazującą 2 miliardy dla telewizji publicznej, to czy będzie to wyłącznie ruch kampanijny, czy może rzeczywiście Pan Prezydent pomyśli, że te 2 miliardy przydałyby się chociażby dla onkologii? Czas na pełną ocenę, na ile jest to ruch kampanijny, a na ile rzeczywista decyzja, nadejdzie tak naprawdę w ciągu kolejnych miesięcy po wyborach. Jeżeli ta sprawa powróci po wyborach i te pieniądze zostaną przyznane, będzie jasne, że to, co mówił były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hoffman w radiu RMF, że jest to po prostu odsunięcie pewnej niewygodnej decyzji w czasie, ruch typowo kampanijny. Natomiast jeżeli ta sprawa nie wróci, no to będzie jasne, że było to coś więcej, tak? Natomiast ja zwracam uwagę na to, że nie możemy uzależniać oceny postawy pana prezydenta od jednej podpisanej ustawy czy od jednego weta. Mamy jeszcze inne grubszego kalibru ustawy, w sprawie których uważam, że nacisk opinii publicznej powinien być nawet większy. Media w tej chwili w sposób szczególny interesują się sprawą 2 miliardów dla TVP. Ja rozumiem, że media się tym interesują, dlatego że jedna firma ma dostać bonus, a pozostałe nie mogą liczyć na takie wsparcie. Natomiast sprawa podatku cukrowego, czy sprawa pieniędzy, które mają być zabrane z oszczędności Polaków, są o rząd wielkości większe i powinno być zainteresowanie i debata im towarzysząca o rząd bardziej intensywne. Także 2 miliardy dla TVP to jest duży temat, natomiast 23 miliardy z OFE do budżetu to jest temat jeszcze większy. Miliardy zabrane z pieniędzy zwykłych obywateli pod pretekstem dowalenia dodatkowego podatku na napoje słodzone albo na napoje niesłodzone, bo z tego, co informują eksperci, również napoje, które są słodkie w sposób naturalny, ale nie są sztucznie dosładzane, będą obciążone tym podatkiem. To jest dopiero ważny temat. Na jakiej podstawie? Dlaczego? Kto podjął tą decyzję? Gdzie były jakiekolwiek konsultacje? Gdzie były analizy? Przecież firmy, które produkują napoje słodzone, mają wynegocjowane budżety z sieciami sprzedaży detalicznej. I kto w tej chwili będzie te kontrakty na nowo negocjował? No to stawia w fatalnej pozycji tak naprawdę polskich producentów, polskich przedsiębiorców. To jest zupełnie niepoważne. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na specustawę na temat koronawirusa. W wielu swoich przepisach ona mimo wszystko uderza zarówno w wolny rynek, jak i we własność prywatną. Czy Pan, jako kandydat z ramienia Konfederacji, która ma jednak tradycje wolnorynkowe, popiera specustawę i te przepisy, czy nie? Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która miała odwagę powiedzieć, że poniedziałkowe nadzwyczajne posiedzenie Sejmu jest niepotrzebne, jest spektaklem politycznym. Zresztą na zamówienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wystąpił o to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i nie zabrał na nim głosu. Konfederacja również w Sejmie była jedyną siłą polityczną, która miała odwagę zagłosować przeciwko tej specustawie. Zarówno jej treść, jak i tryb, w jakim ta ustawa specjalna została wprowadzona, powinny skłaniać do decyzji co najmniej wstrzymującej, a najlepiej głosującej przeciw. W kuluarach politycy innych partii opozycyjnych sami mówili, że ta ustawa jest groźna, niebezpieczna, po czym zagłosowali za nią. To jest niepoważne, to jest wyrazem hipokryzji, to pokazuje, że inne partie opozycyjne po prostu zachowały się tchórzliwie. Boją się zagłosować przeciwko czemuś, co wiedzą, że jest niekorzystne, niebezpieczne. My proponowaliśmy, żeby te przepisy w tej ustawie były co najmniej ustalone tymczasowo. Poza tym, po co nowelizować aż kilkadziesiąt ustaw? Przecież są już ustawy o zarządzaniu kryzysowym, są ustawy
zawierające różne specjalne rozwiązania. Rozumiemy, że państwo musi być przygotowane i tam, gdzie jest jakaś blokada instytucjonalna, jesteśmy za tym, żeby blokady instytucjonalne do przygotowań na koronawirusa usuwać. Natomiast jeżeli taka potrzeba była, to te konsultacje, które pan premier Mateusz Morawiecki zrobił wczoraj, powinny być na dzień przed specjalnym posiedzeniem Sejmu. I podczas takich konsultacji powinno być wyjaśnione punkt po punkcie, jeżeli ta ustawa, specustawa nowelizuje 20 czy 30 innych ustaw, to powinno być przez 2 godziny wyjaśniane nie czy są zapasy maseczek i kombinezów ochronnych, tylko politycy są od nowelizowania prawa i też uzgodnienia tego. Powinno być wyjaśnione po kolei każda ustawa, dlaczego jest nowelizowana, a nie w ten sposób, że scenariusze do głosowań poprawek w ustawie zostały dostarczone na 5 minut przed głosowaniem. Jest to zupełnie niepoważne. Niestety już wszyscy zaczęliśmy się przyzwyczajać do takiego trybu legislacji, który rządząca partia narzuca w Sejmie, że kilka minut przed głosowaniem dowiadujemy się, co będzie głosowane. Kilka godzin przed posiedzeniem Sejmu dowiadujemy się, jakie wejdą projekty ustaw. Jeszcze raz powiem, to jest niepoważne, nieproporcjonalne do sytuacji, szczególnie, że od pierwszego zachorowania w Niemczech do momentu przedstawienia specustawy minęło kilka tygodni. Naprawdę był czas, żeby się spotkać, żeby się konsultować. Także tutaj uważam, że Konfederacja wykazała się odwagą, bo to nie jest łatwa decyzja w tak trudnej sytuacji, w tak delikatnej sprawie zagłosować przeciw specustawie. Bo wiadomo, że partia rządząca będzie to przedstawiać, że oni chcą uratować całe państwo, a opozycja tylko psuje i blokuje. Ale no, trzeba jednak być odpowiedzialnym. Jeżeli my z tymi wszystkimi przepisami zostaniemy na lata, to kto wtedy powie, że to jest zagrożenie? Kto powie tym przedsiębiorcom, którzy będą mieli pozmieniane wszystko w swoich firmach i gdzie tam były zaproponowane przepisy, że administracja nie ponosi odpowiedzialności? No kto w ogóle wymyślił takie rzeczy? To jest naprawdę, i to było poprawiane dopiero w Sejmie. To jest naprawdę niebezpieczne i nie wolno nam się zgadzać na taki sposób zmiany prawa. No oczywiście, jeżeli pan prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę w sprawie 2 miliardów dla TVP, to się ucieszę, ponieważ jestem jednym z pierwszych polityków, którzy apelowali o to weto. Wydaje mi się, że cała presja zaczęła się nasilać po tym moim apelu w sprawie 3 ustaw o 3 weta. Także jasne, oczywiście będę się cieszył, tak samo jak cieszę się, że w zeszłym tygodniu zaapelowałem o to, żeby nasze państwo wsparło Greków w zakresie ochrony granic i kilka dni później pan premier zapowiedział, że pograniczników i policjantów wyśle do Grecji do pomocy w ochronie granic. Tak to właśnie powinno działać. Posłowie opozycji, liderzy innych partii podpowiadają coś dobrego, a władze to rozważają i to realizują. Oczywiście to zawsze, nawet jeżeli władza coś na tym zyska, że podejmie dobrą decyzję, którą my podpowiadamy, no to tylko się cieszyć z takiej radości, oby było tej radości więcej. Moim zdaniem pan prezydent Andrzej Duda jest w sytuacji, w której jest postrzegany jako osoba bardzo głęboko zależna od partii rządzącej i od jej prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I oczywiście weto w sprawie ustawy 2 miliardy dla TVP może pozwolić panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie budować wizerunek osoby bardziej niezależnej. Dlatego podnoszę kwestię, że potrzebujemy także weta w sprawie ustawy zabierającej oszczędności Polaków z OFE do budżetu oraz potrzebujemy weta w sprawie akcyzy na napoje słodzone. Ja chciałem zapytać o kontrkandydatów, a w zasadzie o kontrkandydatkę. Na niedawnej swojej konwencji pani Kidawa-Błońska hojnie rozdawała obietnice wyborcze. Jak policzył wiceminister finansów, to blisko 45 miliardów złotych. Stać nas na to, czy to rozrzutność? No w mojej ocenie już trudno naprawdę jest przelicytować PiS w zapowiedziach rozdawnictwa socjalnego, jakichkolwiek obietnic. Uważam, że inne partie nie powinny stawać do tego konkursu. Platforma Obywatelska to jest partia, która zaczynała kilkanaście lat temu, już będzie 20 lat niedługo, jak Platforma powstała, od afirmacji wolnego rynku, przedsiębiorczości, liberalizmu gospodarczego. Wiele rzeczy, które dzisiaj są w Konfederacji. I uważam, że Platforma Obywatelska naprawdę porzuciła te swoje korzenie, zakorzenienia właśnie w środowisku polskich przedsiębiorców, zdradziła ich. Dzisiaj tych interesów broni Konfederacja, zdrowego rozsądku w sprawach gospodarczych. Natomiast Platforma Obywatelska stanęła do populistycznego wyścigu z PiS-em, bo takim wyszło w sondażu, że trzeba po prostu też obiecywać, kiedy PiS obiecuje. Jest to polityka oportunistyczna, jest to polityka typowa dla partii centrowych czy centrolewicowych. My taką politykę odrzucamy. Nawet jeżeli nam wyjdzie z sondaży, że powinniśmy mówić coś, co nie jest korzystne dla państwa, to my jednak będziemy mówić, co jest korzystne dla państwa, a nie to, co
wychodzi z sondaży, bo jesteśmy politykami ideowymi. Platformerzy nie są politykami ideowymi, są politykami, którzy są wyrachowani i moim zdaniem to wyrachowanie ich zgubi, dlatego że ludzie odrzucają polityków wyrachowanych. Czasy są takie, że potrzebujemy polityków z twardymi charakterami, którzy mają swoje przekonania i chcą je realizować. Czy jest dobra koniunktura, czy jej nie ma. Ja przypomnę, że 12 lat spędziłem poza Sejmem, poglądów w tym czasie nie zmieniłem. Nie patrzyłem, czy sondaże sprzyjają mi, czy nie. Były takie czasy, że większość Polaków popierała przystąpienie do strefy euro. Byłem w mniejszości, będąc przeciwko temu. W tej chwili już prawie żadna partia, chyba poza Platformą, nie chce Polski wprowadzać do strefy euro. Jestem w większości. To koniunktura społeczna się zmieniła. Moje poglądy pozostały niezmienne i uważam, że takich kandydatów należy wybierać do najwyższych urzędów w państwie, którzy mają poglądy niezmienne i kierują się swoim rozpoznaniem racji stanu. W niedzielę ma Pan rozdawać kwiaty kobietom. Czy ma Pan jakieś specjalne przesłanie dla kobiet jako kandydat na prezydenta? No, przesłanie specjalne dla kobiet w Dzień Kobiet to jest taki przede wszystkim, że będziemy składać najlepsze życzenia i będziemy okazywać właśnie tą sympatię wszystkim kobietom, które no, mają niebagatelną rolę do odegrania w naszym życiu. Stanowią, jak wskazują statystyki, ponad połowę naszego społeczeństwa. To chyba my, mężczyźni, jesteśmy minimalnie w mniejszości w społeczeństwie. No i także apel specjalny. Szanowne panie, głosujcie na Konfederację. Wśród wyborców Konfederacji przeważają mężczyźni i musimy to wyrównać. Dzień dobry, Szymon Wadas. Jestem miłośnikiem Konfederacji. Mam pytanie do Pana. Od 1939 roku, odkąd się skończyła II wojna światowa, powstało ogromne zagrożenie w postaci dwa lata temu podpisanej ustawy amerykańskiej Stop 447. Roty Niepodległości, zdaje się, złożyły wniosek do marszałka Sejmu o debatę w tej sprawie w Sejmie. Jaki jest stosunek Konfederacji w tej sprawie i co zamierzacie z tym zrobić i na jakim etapie są w tej chwili przygotowania do podjęcia działań? Już tłumaczę, już rozumiem. Ustawa Stop 447. Byliśmy u jej powstania. Ten projekt ustawy został przygotowany w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Zostało zebrane przez Komitet Obywatelski przy udziale Rot Niepodległości i różnych środowisk wspierających, m.in. Ruch Narodowy pomagał zbierać w różnych miejscach kraju. Młodzież Wszechpolska, dużo środowisk było zaangażowanych. Zostało zebrane ponad 100 tysięcy podpisów. Pełnomocnikiem tego komitetu jest Robert Bąkiewicz. To jest złożone do pani marszałek Sejmu. Wedle mojej wiedzy podpisy zostały przeliczone i zostało potwierdzone, że liczba podpisów jest wystarczająca. Teraz czekamy po prostu na decyzję pani marszałek Sejmu, iż ustawa ta wchodzi pod obrady Sejmu. Z kalendarza wynika, że powinna wejść jeszcze przed wyborami. Uważamy, że taka ustawa powinna być przegłosowana i zabezpieczyć rację stanu, zabezpieczyć stan majątkowy naszego państwa, dać też jasną odpowiedź naszego państwa na ustawę 447 ustanowioną przez Kongres Amerykański. Ustawę, w której, przypomnę, raport na podstawie tej ustawy o stanie przekazywania mienia, którego życzą sobie amerykańskie organizacje żydowskie od różnych państw w Europie, raport miał powstać jesienią. Za chwilę będziemy mieć wiosnę, ten raport ciągle nie jest opublikowany. Pytanie dlaczego, co tam jest ukrywane, będziemy zadawać pytanie w tej kwestii. Druga sprawa, niezwykle oczywiście istotna, dlaczego polska dyplomacja i polski prezydent milczał, kiedy ta sprawa była omawiana w amerykańskim kongresie. Ja podkreślałem tę kwestię publicznie, jest serwis fact-checkingowy, który sprawdza, czy politycy mówią prawdę, czy przypadkiem nie wprowadzają opinii w błąd. Ta moja wypowiedź, że pan prezydent i polska dyplomacja w tej sprawie milczały, została sprawdzona przez serwis fact-checkingowy i zostało to określone, iż właśnie miałem rację w tym twierdzeniu, że nie było, jak do momentu uchwalenia ustawy w Kongresie, żadnego jasnego stanowiska publicznego polskich władz w tej sprawie. Tak jakby nas to w ogóle nie dotyczyło. A właśnie te roszczenia największe są skierowane wobec Polski. I to jest linia absolutnie niedopuszczalna. Moja wizja prezydentury to jest prezydentura aktywna w obronie polskiej racji stanu. Czyli jeżeli jakiekolwiek państwo podejmowałoby jakieś regulacje, jakieś stanowiska dotyczące nas, Polaków, no to prezydent, albo przynajmniej jego rzecznicy, urzędnicy powinni wyartykułować nasz pogląd na sprawę. Tymczasem pierwszym posłem, który to poruszył, był poseł Robert Winnicki, który w formie interpelacji w Sejmie zaczął pytać i dopiero dowiedzieliśmy się wówczas potwierdzenie od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że oni tą sprawę obserwują. No i tak obserwowali, że ustawa w Kongresie została uchwalona, a oni nie zdążyli wyartykułować swojego stanowiska. Czy to ma być odważna dyplomacja i wstawanie z kolan, czy może jakaś nowa wersja jednak klęczenia, tylko nie przed Brukselą i Berlinem, tym razem przed Waszyngtonem. To jest
niedopuszczalne, my tego nie akceptujemy. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, może jak skończymy konferencję prasową, bo tutaj jest część dla dziennikarzy, już kończymy. Rozumiem. Dziękuję Państwu bardzo w takim razie. Kończymy na tym konferencję prasową i przejdziemy do swobodnej rozmowy z sympatykami, którzy się tutaj zgromadzili. Dziękuję Państwu bardzo. Mogę się tak szybko dopytać, tak już poza konferencją właśnie a propos zbierania podpisów, bo wasz pierwotny termin to był 8 marca.